Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj robimy pyszny i prosty pasztet z białej fasoli, bez mięsa, więc super dla osób, które go nie jedzą, bo nie mogą lub nie chcą, lub chcą od niego odpocząć. Pasztet robi się sprawnie i szybko, ja zwykle gotuję fasolę w domu, ale podejrzewam, że równie dobrze sprawdzi się już ugotowana kupna. Taki pasztet można jeść jak klasyczny, z mięsa, z ulubionymi dodatkami, z pieczywem lub bez pieczywa, jest wartościowy odżywczo i chociażby z tego względu warto go raz na jakiś czas zrobić. Ma doskonałą konsystencję, taką rzeczywistą, pasztetową i można go kroić w plastry, jak i smarować nim na przykład chleb. No i warto też wiedzieć, że ze względu na skład taki pasztet świetnie odnajdzie się także na wigilijnym stole. Brzmi sensownie? To przepis i składniki jak zawsze na www.skutecznie.tv, a zainteresowanych zapraszam do filmu, bo właśnie zaczynamy. Dzień przed pieczeniem pasztetu namaczam fasolę. Fasolę będę piekła w keksówce do chleba, takiej standardowej. Wymiary mojej mogę podać na blogu, ale tak naprawdę każda standardowa keksówka do chleba powinna zdać tu egzamin. Na tę ilość pasztetu potrzebuję zatem 250 g suchej, białej fasoli, na przykład pięknej jaś lub takiej drobniejszej. Odważam ją zatem, po czym płuczę i zalewam zimną wodą. Ja będę ją gotować w szybkowarze, więc namaczam od razu w tym garnku. Zalewam zimną wodą dość dużo nad poziom fasoli, bo ona będzie pęcznieć i odstawiam na noc do namoczenia. Jeśli nie mam czasu, to stosuję trik z szybkim namaczaniem fasoli, gdzie wystarczają mniej więcej 2 godziny, czyli po zalaniu fasoli wodą zagotowuję ją, czekam aż woda zacznie się gotować, wrzeć, wtedy wyłączam grzanie i już nie gotując zostawiam fasolę w tym wrzątku na 2 godziny. Po tym czasie ładnie pęcznieje, a ja traktuję ją tak jak moczoną przez noc. No i tu już namoczona, ładnie spęczniała, wylewam teraz wodę, fasolę zalewam świeżą wodą, kilka centymetrów nad poziom fasoli i gotuję do miękkości. W zwykłym garnku, na małym ogniu pod przykryciem przez mniej więcej 2,5 godziny, a tak naprawdę aż fasola będzie miękka, mniej więcej w połowie gotowania solę wodę do smaku. A w szybkowarze, tak jak u mnie dzisiaj, na drugim, tym wyższym stopniu gotowania przez mniej więcej 30 minut od chwili podniesienia zaworu. Po tym czasie wyłączam grzanie, czekam aż zawór samoistnie opadnie, otwieram i zostawiam fasolę do lekkiego ostygnięcia. W międzyczasie szykuję warzywa. Obieram seler, pietruszkę i cebulę. Będę potrzebowała 1/4 bulwy selera, 1 korzeń pietruszki i pół dużej cebuli. Obrane warzywa płuczę, osączam i kroję w mniejsze kawałki, taką z grubsza kostkę powiedzmy. Przekładam do miski, dolewam 1 łyżkę oliwy i doprawiam do smaku. Na razie bazowo, finalnie będę doprawiać już gotową do pieczenia masę pasztetową, czyli pół łyżeczki czarnego pieprzu, pół łyżeczki soli i mniej więcej pół łyżeczki ziół prowansalskich. Starannie mieszam, osnuwając warzywa w oliwie i przyprawach. Przekładam na blachę i piekę bez przykrycia w rozgrzanym do 180 stopni Celsjusza piekarniku w funkcji grzanie góra-dół przez około 30 minut. Ja opiekam we frytownicy na gorące powietrze, więc daję tym warzywom mniej więcej 20 minut, bo one opieką się tu szybciej. Upieczone wyjmuję, no pachną przepięknie, odstawiam do ostudzenia i odparowania. Zaglądam do fasoli. Wstępnie przestudzoną odcedzam i zostawiam na sicie, by porządnie odciekła i wystygła do końca. Tego wywaru z gotowania fasoli nie wylewam. Jeśli masa pasztetowa będzie za gęsta, to rozcieńczam tym wywarem tę masę, a to, co zostanie, wykorzystuję do jakiejś zupy czy do sosu. No i co, mówiłam, że będzie prosto i szybko. W zasadzie wszystko gotowe. Keksówkę wykładam teraz papierem do pieczenia, żeby finalnie łatwiej było wyjąć z niej gotowy już pasztet. Ja natłuszczam lekko spód keksówki. Wykładam przyciętym pod rozmiar papierem. Ja tylko wzdłuż tych dłuższych brzegów wykładam keksówkę, żeby po prostu wyciągnąć za końce papieru pasztet. Przypinam klamerkami do czasu wyłożenia masy i ten papier też lekko natłuszczam. Tak przygotowaną keksówkę odstawiam na bok i od razu rozgrzewam piekarnik do 180 stopni Celsjusza. Ostudzoną fasolę i pieczone warzywa wkładam do misy malaksera. Można też skorzystać z maszynki do mielenia. Dokładam 2 łyżki masła orzechowego, w zasadzie dowolne ulubione masło tutaj biorę. U mnie dzisiaj domowe migdałowe, czyli tylko migdały i szczypta soli zblendowane na masło. Jak zrobić takie domowe masło orzechowe pokazywałam w osobnym filmie, podlinkuję dla Was rzecz jasna w opisie pod filmem i gdzieś tu obok. Dodaję 1/3 łyżeczki gałki muszkatołowej, pół łyżeczki soli jeszcze i blenduję na gładką masę. Gdyby ta masa była zbyt gęsta czy zbyt sztywna, to dolewam po łyżce wywar z gotowania fasoli. U mnie nie było takiej potrzeby. Masa po zblendowaniu wygląda tak. Zobaczcie.
Rozcieńczą ją jeszcze jajka, więc resztę wywaru zachowuję sobie do zupy, na przykład do fasolowej czy do jakiegoś sosu. Jest tu sporo mikro i makroelementów i szkoda to wylewać. Jak widzicie, przełożyłam masę do garnka, tego samego, w którym gotowałam fasolę, żeby łatwiej pokazać Wam konsystencję. Zazwyczaj robię wszystko w malakserze. I zanim dodam jajka, sprawdzam teraz smak masy. Jeśli trzeba, doprawiam solą i czarnym pieprzem. I na koniec dodaję tutaj dwa całe jajka. Ja wbijam je do osobnego naczynia, rozkłócam widelcem, po czym dolewam do masy i mieszając łączę z masą. Bardzo starannie mieszam i tak przygotowaną masę przekładam do przygotowanej wcześniej keksówki. Wyrównuję, odpinam klamerki i wstawiam do gorącego piekarnika. Piekę bez przykrywania w 180 stopniach Celsjusza przez 45 minut. Po tym czasie pasztet wygląda tak. Wyjmuję, odstawiam w keksówce do ostudzenia, po czym taki już ostudzony przykrywam, zawijam w folię i wstawiam do lodówki na kilka godzin, a najlepiej na noc. Następnego dnia wyjmuję, zobaczcie, pięknie schłodzony. Dzięki papierowi łatwo go teraz przełożyć na deskę. Przekładam zatem i można kroić. Zobaczcie, ma piękną pasztetową konsystencję, jest mazisty, ale stabilny i pięknie trzyma się w plastrach. Ja uwielbiam ten pasztet. Przepis dostałam lata temu i od tej pory piekę go regularnie i całkiem często, jest bowiem przepyszny. Podaję schłodzony z ulubionymi dodatkami, na przykład z chrzanem czy ćwikłą lub zimnymi sosami. Generalnie tak, jak podawałabym klasyczny pasztet mięsny. Smakuje jest rewelacyjny. Ja doprawiam go bardzo prosto, ale spokojnie tę masę można doprawić swoimi ulubionymi pasztetowymi przyprawami i też będzie w porządku. W plastrach, jak widzicie, pięknie się kroi i nabiera. Ja lubię go też na dobrym, żytnim chlebie z kiszonym ogórkiem. Pajta chleba, smaruję masłem na to gruby plaster pasztetu i pokażę Wam tu od razu, jak pięknie się rozsmarowuje i rozprowadza na pieczywie. Bardzo pasztetowy, prawda? No i ogórek. I można się częstować. Absolutnie pyszne. Mam nadzieję, że przepis się przyda i zechcesz z niego skorzystać. Taki bezmięsny pasztet może być ciekawym i wartościowym odżywczo pomysłem na święta, także na Wigilię. U nas jednak pojawia się zdecydowanie częściej niż tylko raz w roku. Jeśli zechcesz go odtworzyć, to przepis pisany i składniki oraz precyzyjny opis znajdziesz jak zawsze na blogu Skutecznie TV. Link jak zawsze w informacjach pod filmem. Wystarczy tylko kliknąć i patrzysz na przepis. Serdecznie zapraszam. A jeśli wolisz mięsne pasztety, zerknij na świąteczny pasztet, który nagrywałam wcześniej. Myślę, że niejednego skusi do powtórki. No i co? Dziękuję za uwagę, za dooglądanie do końca. Jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem, teraz możesz zasubskrybować kanał oraz wcisnąć dzwoneczek tuż obok przycisku subskrybuj, dzięki czemu pozostaniemy w kontakcie. Subskrybującym zaś dziękuję za subskrypcję oraz wsparcie. Przepysznych pasztetów Wam życzę, nie tylko na święta. Do zobaczenia w kolejnym odcinku i jak zawsze, smacznego!